Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 114 odcinku z Star City Skylines na moim kanale. Troszkę zaskoczyła mnie liczba tego, ile ten pociąg, ile ta linia ma pociągów, więc puszczamy drugi pociąg, tamten jest 100... Co? Ten też jest już full? Robimy alfa testy. Alfa testy tej jakże dochodowej linii, bo ja tu widzę pieniądze z tej linii będą. Rany, moje pejsy aż się złote robią, one aż się kręcą, bo szekle słyszę jak wpadają za te bilety. No masakra! Ja słyszę szekle, jak po prostu, jak już wpadają mi za bilety na tej linii. Przecież ta linia da tyle hajsu, że to się 5 razy zwróci wyrównywanie tego terenu. Zaraz tu sprawdzimy. Ile tu jest ludzi? Dodać trzeci pociąg. Ja cię kręcę w obie ręce. Tu jest cały czas pełno. Fajna sprawa. Fantastycznie. Po pierwsze dlatego, że mogę zlikwidować już jedną linię autobusową, która nie jest zgodna tam w ogóle z moimi planami i w ogóle jest B. I ma brzydki kolor niebieski, ale... Znaczy brzydki w sensie... O, ta linia, ona zaraz zniknie. Bo ja bardzo chętnie wtłoczę tych wszystkich ludzi jeszcze raz właśnie do pociągów. Tych jednoszynowych, ale... Ile tu będzie pieniędzy? Dobra, proszę puścić czwarty pociąg. Czwarty pociąg na tą linię. O! Ten pociąg jest... Akurat jest idealny. A wiecie dlaczego? Ja wam powiem. Ponieważ ten pociąg ma... Tylko... 5 pasażerów. O to właśnie mi chodzi. Dlaczego? Bo ja chcę zobaczyć... Jak dużo pasażerów... Już jest pełny? Masakra! On już jest załadowany, ten pociąg! Ja w to nie wierzę! Co tu się dzieje? Dobra, dajcie jeszcze dwa pociągi. Jeszcze dwa pociągi. Dobra, robimy kolejne testy, bo te testy trwają. No i tu jest znowu pełno! Boże, iluż tu musi być ludzi w tych pociągach. One muszą jeździć jak w Japonii, jak takie sardynki muszą popierdzielać na tej linii. No 180 na 180. Ja bym tu najchętniej dał jeszcze ze 5 wagonów, jakby się dało. Masakra!
to będą oczywiście ogromne pieniądze z tego, ale jak tak patrzę i to tak analizuję, bo oczywiście będzie jeszcze druga linia puszczona w drugą stronę, która będzie krążyć, no ale to mimo wszystko, to tutaj będą takie pieniądze szły, że ja pierdziulę. I co? I tu pewnie jest full, nie? Tu jest pełne perony. Ja cię nie mogę. Dobra, zrobimy to inaczej. Na jeden przystanek i jeden pociąg. Na jeden przystanek, jeden pociąg. Cały czas masz zabierać po 180 ludzi. Dobra, masz trzech pasażerów. Masz trzech pasażerów i jedziesz na dworzec centralny. Teraz on to już musi zacząć się rozładowywać teraz ten ruch. Full. Dobra. Dobra. Okej. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Ja się oczywiście bardzo cieszę z tego, co tutaj się dzieje. Metro. Metro. Jak tu jest koszt? 13 tysięcy coś tam było, dobra. Metro, moi drodzy, metro. Ale nie, nie ta seria tych fajnych książek. Ups. Metro. Tak, metro to jest to. Metro to jest... No, to jest rozwiązanie części moich problemów. Dobra. Teraz tutaj.
chwila. Zobaczmy, gdzie to tutaj się rozjeżdża. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jakieś 7 kratek za tym, jak się nazywa? Za basenem, dobra. Czyli mniej więcej tu. O, w tym miejscu gdzieś. I tutaj to się rozjeżdża. Tu. I tu. Dobra, takie coś. Teraz tworzymy linię. I teraz... Ta linia leci tu. Tu. I tu. Dobra. Teraz włączyć przystanki. Jeszcze tu gdzieś powinien być jeden. O, tu jest, dobra. Dobrze. I teraz tak. Metro, metro, metro. Dobra. Kolor oczywiście ładny. Biały. Nie mogę zmienić tego metra. No cóż. LM1. Ale tu możemy sobie pozwolić na jeden pojazd, bo widzę, że tutaj nie ma jakiegoś mega wielkiego parcia na to, ile tych... O, a może jednak. Wait a minute. Pauza. Nie, ja nie chcę przeciągnąć tej linii. Ja chcę zbliżenie tylko. Kurwa, jak to zrobić teraz? God damn it! Tak, teraz tu. Dobra, mamy to. A, on też jest załadowany full. To też jest załadowane do pełna ta linia. To nie są dobre wieści, powiem wam. Wy powiecie, że to dobrze, bo pieniądze. Nie, to nie są dobre wieści, bo to znaczy, że mój system transportowy sobie nie radzi. Dobra, 50 pasażerów ma. Dobra, to jest to. 50 wjedzie teraz przez miasto. Zobaczymy, jak to będzie teraz działać. To jest najważniejsze teraz. Ilu on tu zbiera? Aha, już jest pełny. Okej, dobra. Nie było pytania. No i dobra, okej. Nie ma pytania. Nie mam pytań. Dobra, to jest 5 przystanków, rzucamy 3 pojazdy. Rzucamy 3 pojazdy.
zwiększyć mi nakłady na transport. Dobra. Trzy pojazdy są. A tutaj trwają alfa testy. Ciągle pełno. Ciągle pełno, dobra. 5 przystanków, 5 pojazdów. To jest, czuję, dobra metoda. 5 przystanków, 5 pojazdów. Mhm. Myślę, że to jest najlepsza opcja. Wprawdzie wydatki będą gigantyczne. Ale to nie zmienia niczego, bo duża ilość pojazdów to jest też duża liczba obsłużonych pasażerów, a co za tym idzie duża liczba pieniędzy z... jak to się nazywa? Z biletów. O! O, dobra, chyba udaje się to rozładować. Chyba udaje się to rozładować. Czyżbym rozwiązał problemy z przeładowanymi pociągami? No cóż, chyba nie. No chyba nie rozwiązałem. Już myślałem, że rozwiązałem ten problem, ale coś jednak nie pykło i nadal mamy pełne pociągi. Masakra! Nawet moje metro nie jest w stanie tego rozładować, a ja się łudziłem, że kolej jednoszynowa da radę to rozładować. Na co ja się łudziłem? Tu autobusy miały sobie dać radę! Autobusy, kurwa! Na co ja się łudziłem? Tu linie kolejowe, które mają po 180 i 150 miejsc w składzie sobie nie radzą, a ja liczyłem, że autobusy, kurwa, które mają po 30 miejsc w autobusie sobie poradzą. To jest full! Dobra, tego się już nie da bardziej usprawnić. Ten ruch jest już tak... obsługiwany przez taką ilość po prostu tego, że no się nie da. Się nie da. Dobra, tam jest cały czas pełno. Dobra, się nie da. Musimy jeszcze zrobić małą rzecz, którą przypadkiem popsułem. Czyli poprawić tutaj te przejścia między parkami, które przypadkiem uszkodziłem. No właśnie, bo to miejsce tutaj już jest zajęte. Dobra, chwila, teraz popatrzmy, jak to tutaj jest, no jak ta struktura tutaj przebiega, bo to mnie bardzo interesuje. Na najgłębszy... Dobra, zrobimy to tak. Tutaj... Tutaj... Dobra... Teraz...
old-fashioned family restaurant. At the old grain mill always has the best service and the best home-style meals in town. We'll make sure you always leave at the old grain mill with a smile and a full. Now, be sure that you come down to Dobra. The old grain mill. Okay. Zrobimy to inaczej. Page down. We just want to focus on making great meals every night at the old grain mill. Dobra, tak, teraz page up, nad linią metra, page down, poniżej linii metra, dobra, teraz tutaj, dobrze, i teraz to połączenie, a nie, dobra, okej, to połączenie jeszcze burzymy. Teraz przerzucamy tutaj. Page up. Dobra, i teraz burzymy tą trasę. Mhm. A to łączymy. Dobra, o, mamy to. Okej, okay, teraz gdzie ja jeszcze popsułem przejścia? Tutaj popsułem przejście. Okej. Okay. Czyli tu po prostu... To nie jest bardzo trudne do naprawienia, bo tu wystarczy po prostu zejść jedno pole niżej, jeden poziom niżej i już to działa, więc to tutaj nie jest jakieś mega problematyczne do ponaprawiania. Dobra, tutaj już to jest ogarnięte. Jeszcze tutaj chyba coś popsułem. Tak, tutaj jeszcze popsułem drogę, ale to już ją poprawiamy. Ten kawałek i ten kawałek wybieramy. To tak, teraz jedna kratka w dół. Dobra. Co to za mutant? Dobra, już jest much better. Tutaj jeszcze tylko połączymy tak to. Chwila. Tak. Mhm, okej, okay, dobra, tutaj już naprawiłem. Jeszcze gdzieś chyba popsułem przejście? Nie, nie, już nigdzie nie popsułem. Okej, okay, czyli tutaj już jest git. No dobra. Teraz linia autobusowa, nie wypoczynek, linia autobusowe, ta niebieska linia mnie tu interesuje, ta linia mnie interesuje, bo ja jej tu nie chcę, tak, chcę ją usunąć, dziękuję, nie potrzebujemy tejże linii, dobra, i teraz możemy zacząć zbierać pieniądze, znaczy no pieniądze akurat mamy zebrane. Brawo, Rychu, brawo. Znowu zapomniałeś przeciągnąć dzielnicę. Nie wiem ile odcinków. No dwa odcinki była już tutaj tak i zasyfiała nam to wszystko. Dobra. Teraz będzie git. Co ja teraz natomiast potrzebuję? Ja teraz potrzebuję znowu wyrównać kawałek terenu, żeby móc wybudować dalsze połączenie kolejowe.
Masakra, ile tu jest ludzi, patrzcie, ile tu jest cały czas, jest cały czas full. Ta. Super sprawa. Super sprawa, bo to jest dużo pieniędzy. Tu jeszcze musimy też zrobić pętlę. I tutaj też będziemy musieli zrobić potem pętlę dla kolei jednoszynowej. A po co nam tutaj pętla? Ponieważ będzie jeszcze oczywiście druga linia kolei jednoszynowej, kursująca w przeciwnym kierunku, bo no nie zostawię wszystkiego na barkach tej jednej linii jednoszynowej, bo to byłoby po prostu głupie, dlatego że ta linia nie byłaby w stanie obsłużyć takiej ilości pasażerów, a co za tym idzie, generowałaby tym samym no straty. Dobra, mamy 525. A mniej więcej tak bym tą linię tutaj widział, żeby właśnie ona zawracała. Możemy nawet włączyć już tą stację. Dobra. Bo teraz druga linia kolejowa będzie jechała drugą stroną, tędy będzie jechała. Tutaj będzie zakręcać, tu będzie łapać ten przystanek, będzie zawracać na tej pętli i będzie robić tą samą trasę, tylko że w drugą stronę. I miejmy nadzieję, że to pomoże trochę rozładować ruch na tej trasie. No przynajmniej taki jest plan. Dobra, ja natomiast muszę przygotować teren pod nową dzielnicę, pod następną część tutaj tejże dzielnicy. Mniej więcej tyle miejsca będziemy potrzebować. I zobaczmy teraz, ile tutaj potrzeba... O, nie, tutaj będzie potrzeba więcej miejsca. Dobra, bierzemy drogę trójpasmową. I teraz tak. 700, 1000, 700, dobra. 700. Tysiąc. I 700. Oj, trochę mi brakuje nam miejsca, zaraz się to poprawi. I 700. I teraz powinny być tutaj cztery kratki tylko. Tak, dokładnie tak. Okej. I to jest tutaj granica tej dzielnicy. Tutaj, tu jest koniec tej dzielnicy. O, tu ona się ma kończyć. Dobra, świetnie. Wyznaczamy, że to jest ciągle jedna ta sama dzielnica. Dobrze. I teraz kanały. Muszę jeszcze tylko sprawdzić, bo nie pamiętam, czy tu ustawiałem wąski, czy szeroki kanał. Nie, wąski ustawiłem. No, bo szeroki jest szerszy. Dokładnie tak. Czyli wąski i ta średnia głębokość, i to ma być zaraz przy tej drodze. Okej, dobra. Ups.
taka w tym miejscu ma być kanał. Okej, dobra, jest git. Jest git i na tym ten odcinek sobie zakończymy, ponieważ jest on już wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą tutaj coś dla siebie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z City Skylines, gdzie... wyrąbiemy ten tutaj kawałek. Dokończymy tą dzielnicę. A przynajmniej tą jej połówkę. Zaczniemy tutaj modelować jakąś tą górę, żeby normalnie zaczęła wyglądać. Wyrąbiemy tutaj ten kawałek i puścimy linię kolejową, podłączymy to wszystko i dalej będziemy modelować tą górę oraz pomyślimy coś tutaj nad podłączeniem powoli linii kolejowej, żeby też tutaj dochodziła, żeby można było bezpośrednio stąd pociągiem dojechać do centrum miasta, a nie zasuwać wszędzie wokół. Ale dopiero w kolejnych odcinkach. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.